Cieszyńska Noc Muzeów co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku również nie zawiedli mieszkańcy i turyści. Dopisała także pogoda. W bogatym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uroczyste otwarcie tradycyjnie miało miejsce na dziedzińcu muzeum i w Parku Pokoju. Nie zabrakło salwy armatniej. Myślę, że to jakby w dobrym kierunku się rozwija, ponieważ jest to taka impreza, która nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a gromadzi sporo ludzi. U nas około 3000 przewija się co roku przez muzeum. No to jest znacząca dla nas liczba. I myślę, że przy niewielkich nakładach finansowych można tego typu imprezy organizować. Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego zwrócił jednak uwagę, iż w tym roku strona czeska nie otworzyła się nocą. Żałuję, że ze strony czeskiej trochę jest mniej. W tym roku tylko Avian uczestniczy. My w tym roku odwiedziliśmy z kamerą Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, gdzie można było zobaczyć stałe wystawy tematyczne, między innymi takie jak Podziemie Niepodległościowe czy Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945. Następnie udaliśmy się do kościoła Świętego Jerzego, gdzie o gotyckich wyprawach, tajemniczych grobach i sławie miecza opowiadał przewodnik. Zajrzeliśmy również do Muzeum Protestantyzmu i Kościoła Jezusowego. Znajdujemy się w największym kościele ewangelicko-augsburskim w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce oczywiście. Na drugiej emporze mamy Muzeum Protestantyzmu, które zostało założone dokładnie 10 lat temu. No i można zobaczyć między innymi starodruki z biblioteki Kościoła Jezusowego, można zobaczyć rękopisy z XVIII-XVII wieku, można zobaczyć również chociażby dokument Wacława III Adama z 1568 roku, odpis właśnie pierwszej ordynacji kościelnej książęcej. No, można zobaczyć również fotel Franciszka Józefa I cesarza, czy też szpic z Laski Łaski, którym wyznaczono właśnie miejsce podbudowę Kościoła Jezusowego w 1709 roku z wizerunkiem cesarza Józefa I. Nie zabrakło także prezentacji największych zabytkowych organów na Śląsku Cieszyńskim, które znajdują się właśnie w Kościele Jezusowym. O pełnych godzinach można było posłuchać, jak brzmią. Fani mocnych wrażeń z pewnością znaleźli coś dla siebie w teatrze. Grupa PDB pod kierunkiem Izabeli Tymich-Janasik zaprezentowała się w mrożącym krew w żyłach spektaklu Laleczka Czaki. 15 raz PDB przygotowuje z okazji Nocy Muzeów jakieś fajne akcenty horroru. Na koniec odwiedziliśmy Książnicę Cieszyńską, gdzie skosztowaliśmy urodzinowego tortu, oczywiście w kształcie książki, ponieważ biblioteka obchodzi w tym roku swoje ćwierćwiecze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.